Dzień dobry. Jabłka to owoce, które są dostępne praktycznie przez cały rok i nie są wcale aż takie drogie, żeby nie zrobić z nich ciasta. A ciasto, które ma nadzienie jabłkowe, jest po prostu jednym z najczęściej wybieranych, kupowanych i myślę, że też robionych ciast. A ponieważ były już dwie szarlotki, linki znajdziecie w opisie pod filmem, a nie było jeszcze jabłecznika, no to musi być jabłecznik. A przy okazji powiem Wam, że to jest taki jabłecznik, który ma chyba wszystkie jabłeczniki pod sobą. Zatem zapraszam Was na film. Zanim przejdę do składników, to krótko, czym się różni szarlotka od jabłecznika? Różni się ciastem, na którym jest przygotowana, bo taka szarlotka powinna być przygotowana w cieście kruchym bądź półkruchym, a jabłecznik możecie przygotować właściwie na dowolnym cieście. Może to być ciasto drożdżowe, może to być ciasto francuskie, bądź tak jak ja dzisiaj zrobię i myślę, że to jest najbardziej popularny sposób na cieście biszkoptowym. To zobaczcie, co będzie potrzebne. Zacznijmy od masy jabłkowej. Potrzebne będą jabłka, 1,5 kg. Jabłka najlepiej twarde, soczyste, kruche i to są akurat szampiony, ale jeśli lubicie bądź macie inne jabłka, też mogą być, nie muszą być szampiony. Do tego cytryna. Ja mam dwie malutkie cytryny albo jedną dużą. Chodzi o to, żeby tego soku było około 100 ml. Tutaj jest cukier. Jak widzicie, jest to cukier trzcinowy i ja mam go tutaj 120 g, bo nie chcę dzisiaj robić bardzo słodkiego jabłecznika, dlatego tego cukru jest mało. Jeśli chcecie, żeby był bardziej słodki, żeby ta masa była bardziej słodka, dodajcie nawet 150 bądź 160 g. Tutaj jest, jak już się pewnie domyślacie, masło. Jest go 50 g, czyli 1/4 kostki takiej standardowej o wadze 200 g. I tutaj jest galaretka o smaku cytrynowym. Takie standardowe opakowanie na 0,5 litra wody. I dodatek, który wiele osób zadziwia, no jak budyń śmietankowy do masy jabłkowej. Spróbujcie, przekonacie się, że to naprawdę jest rewelacyjny dodatek, jeśli chodzi o smak. Budyń też świetnie wpływa na konsystencję, jako że jest to mąka ziemniaczana. To tyle, jeśli chodzi o nadzienie jabłkowe u mnie. Jeśli macie ochotę dodać rodzynki, orzechy bądź jakiekolwiek inne bakalie, oczywiście możecie. Możecie również dodać cynamon, tak jak możecie dodać więcej cukru, to zależy już tylko od Was. Ja Wam proponuję taką podstawową wersję, bo uważam, że ona się najlepiej właśnie sprawdza. Ale jak lubicie rodzynki, to czemu nie? No to teraz spód. U mnie będzie to spód biszkoptowy. A do jego przygotowania będziecie potrzebowali 4 jajek. Jak widzicie, nie są to malutkie jajka. Gdybyście jajka mieli malutkie, no to zdecydowanie 5. Do tego 120 g cukru, koniecznie drobnego. Może być również trzcinowy, jeśli macie drobny. Natomiast ja do biszkoptów używam białego cukru, dlatego żeby ten biszkopt miał kolor właśnie taki jaśniejszy. No i dwa rodzaje mąk. 100 g mąki tortowej oraz 30 g mąki ziemniaczanej. Jeśli chodzi o proporcje na biszkopt, tutaj nie zmieniajcie nic, dlatego że one są tak idealnie dobrane, żeby ten biszkopt wyrósł, żeby się udał. No i absolutnie nigdy do biszkoptu nie dodawajcie proszku do pieczenia, bo on tam jest niepotrzebny. Jeśli macie odpowiednie składniki, odpowiednią ilość, szczególnie właśnie cukru, nie zmniejszajcie tej ilości, żeby był mniej słodki, no to biszkopt Wam zawsze się uda. Zresztą zamierzam w najbliższym czasie nakręcić film o biszkopcie, bo to przecież jest podstawa wielu ciast, tortów. Dobrze, o biszkopcie koniec, a teraz coś, co uważam wieńczy dzieło, jeśli chodzi o ten jabłecznik, mianowicie bita śmietana na wierzchu, już na tej masie z jabłek. Do jej przygotowania potrzebujecie oczywiście śmietanki kremówki, 600 g. I teraz tak, możecie, nie musicie tę śmietanę zastabilizować, natomiast ja Wam jednak polecam stabilizowanie śmietany, dlatego że taki jabłecznik po pierwsze może 2, 3, a nawet 4 dni sobie w lodówce czekać, aż go zjecie i ta śmietana nie podejdzie wodą. A po drugie, i tu dobra informacja myślę dla wielu osób, ten jabłecznik z powodzeniem można mrozić,
No bo jeśli robicie, bo ten przepis jest na taką dużą blachę, jeśli zrobicie sobie taką dużą blachę ciasta, no to jeśli nie zjecie od razu, no to myślę, że warto zamrozić, bo jabłecznik świetnie się sprawdza właśnie w mrożeniu. Nawet z bitą śmietaną, ale pod warunkiem, że dodacie takie 3 opakowania śmietan fiksu, śmietaneksu bądź innego stabilizatora, który tę śmietanę zastabilizuje. Ze składników to wszystko. A co jeszcze będzie potrzebne? Na pewno mikser z takimi końcówkami, myślę, najbardziej popularnymi do ubijania. Koniecznie sitko do napowietrzenia mąki. No i jakiś pojemnik, w którym będziecie mogli przygotować i biszkopt, i bitą śmietanę. Garnek do przygotowania nadzienia jabłkowego. Tarka z dużymi oczkami do starcia jabłek, oczywiście coś do ich obrania. Papier do pieczenia i blacha. I tu, ponieważ myślę, że to jest bardzo ważna informacja i będziecie o to pytać, podam Wam wymiary tej blachy. Jest to taka duża blacha piekarnikowa, natomiast jest troszeczkę inna niż standardowa, ale jak na takiej dużej będziecie piekli, to też Wam oczywiście się to wszystko uda. Więc blacha ma 28 cm na, już Wam mówię, na 37 i jej wysokość to, słuchajcie, 5 cm. Zaczynam od przygotowania biszkoptu, więc rozgrzewam piekarnik do 165 stopni, nie więcej, górna i dolna grzałka. Zanim zabiorę się jeszcze za przygotowanie biszkoptu, muszę schować koniecznie kremówkę do lodówki. To jest warunek, żeby ona się dobrze ubiła, ponieważ wszystkie składniki zawsze wyjmuję dla Was, to tym razem jeden musi trafić do lodówki. No dobrze, to co? Zabieram się za biszkopt. Zanim jeszcze przygotuję ciasto biszkoptowe, trzeba najpierw blachę przygotować. Przecież to ciasto za chwilę będę gdzieś przekładać. Blachę, jak widzicie, wyłożyłam papierem do pieczenia, blacha gotowa, no to robię ciasto biszkoptowe. Białka oddzielam od żółtek. Białka, jak widzicie, trafiły do dużej miski i do tej dużej miski z białkami dodaję już na samym początku cukier. I to cukier drobny. Dlaczego? Dlatego, że ten o wiele łatwiej rozpuści się w takich właśnie ubijanych białkach. Białka ubijam na początku na małych obrotach, krótko na małych obrotach, jak się lekko spienią, to już zaczynam ubijać je na dużych obrotach. Jak widzicie, białka są już ubite na sztywną pianę, natomiast ja widzę, możecie się przyjrzeć, a możecie też sprawdzić pomiędzy palcami, że ten cukier się jeszcze do końca nie rozpuścił, więc należy tak długo ubijać, aż ten cukier się rozpuści całkowicie. I tu nie martwcie się, że przebijecie te białka, ponieważ one są już z cukrem i takich białek przebić się nie da. Kiedy białka są ubite na sztywną pianę, dodaję po jednym żółtku i też cały czas używając łopatek miksera i w ogóle miksera mieszam te żółtka z białkami. Pora na mąki. Mąki przed dodaniem do jajek i cukru warto jest ze sobą wymieszać i mąki koniecznie należy dodawać po pierwsze partiami, a po drugie przesiane przez sitko, czyli napowietrzone. Jak widzicie, ja mam takie małe sitko i sobie dodaję i mieszam, jak widzicie, łopatkami od miksera. Możecie to również mieszać szpatułką, natomiast uważam, że łopatkami się to bardzo fajnie miesza. Natomiast na końcu i tak należy skorzystać ze szpatułki, żeby zebrać masę jajeczną z brzegów i ze spodu takiego pojemnika i wszystko na pewno ze sobą dobrze wymieszać. Tak przygotowaną masę na biszkopt przekładam teraz na blachę i równomiernie rozprowadzam szpatułką. No i przekładam do piekarnika, który jest, przypominam, rozgrzany do 165 stopni. Na środkową półkę i piekę. Jak długo? Około 30 minut. Tu musicie po prostu skorzystać z takiego najlepiej patyczka do szaszłyków. No, gdzieś tu był patyczek do szaszłyków, zginął, ale może być również chociażby taka wykałaczka, bo po prostu musicie wbić za około pół godziny. Ja za pół godziny wbiję i pokażę Wam, jak wygląda właśnie taki biszkopt dobrze upieczony. Po prostu patyczek musi być suchy.
a w tym czasie można już zacząć obierać jabłka. Jabłka są już wszystkie obrane i przygotowane do ścierania, ale jeszcze zanim je zetrę, garnek stawiam na kuchence, włączam ogrzewanie na około 1/3 mocy kuchenki, czyli taki niewielki gaz, przekładam masło, przekładam cukier i wlewam sok wyciśnięty z tych dwóch cytryn. Wszystko ze sobą mieszam, to się już zaczyna rozpuszczać i zaczynam ścieranie jabłek. Warto jest każdą taką porcję startych jabłek przekładać od razu do tego garnka, w którym jest sok z cytryny między innymi, bo on dosyć skutecznie zapobiega ciemnieniu jabłek, a niektóre odmiany mają to do siebie, że po prostu ciemnieją. Wszystkie jabłka starte, jak widzicie, są już w garnku, wszystko jest wymieszane i muszę teraz doprowadzić tę mieszankę do brzenia. Minęło pół godziny, więc tak jak Wam mówiłam, sprawdzam teraz biszkopt. Wystarczy patyczek na przykład do szaszłyków albo inny drewniany patyczek i teraz zobaczcie. Wbijam patyczek i zobaczcie, on jest całkowicie suchy. To znaczy, że biszkopt jest upieczony. Gdyby Wasz patyczek nie był suchy, tylko byłby mokry, to należy jeszcze dać takiemu biszkoptowi około 5 minut. Trzeba sprawdzać. No i teraz zobaczcie, jeszcze wyłączę piekarnik. No i teraz zobaczcie, taki biszkopt po upieczeniu należy opuścić na przykład na ręcznik. Dlaczego? Zapobiega to potem późniejszemu opadaniu tego ciasta. Słuchajcie, to ten biszkopt teraz stygnie, a ja wracam do jabłek. Jabłka już zaczynają powoli bulgotać, ale nie powinny się zbyt długo gotować, dlatego ja teraz szybciutko przygotowuję galaretkę. Mam tutaj wrzątek i galaretkę będę rozpuszczać w minimalnej ilości gorącej wody. Zobaczcie, ta szklanka ma pojemność 200 ml. Wsypuję galaretkę i będę ją rozpuszczać. Raz na jakiś czas będę mieszać. A tu w szklance obok przygotuję sobie budyń. Natomiast do budyniu potrzebna mi jest zimna woda. A tu wystarczy też około pół szklanki. I wsypuję budyń. I mieszam. Nawet mogłoby być mniej tej wody. Tutaj wracam jeszcze do galaretki. Ją raz na jakiś czas trzeba przemieszać, po to, żeby się dobrze rozpuściła. Natomiast budyń już wlewam do garnka. Jak widzicie, tutaj sobie wszystko delikatnie bulgocze. I po wlaniu od razu szybko mieszam, bo on będzie mi wiązał te jabłka. I oczywiście doprowadzam do brzenia. To musi z powrotem zawrzeć. Tu możecie sobie zwiększyć nieco temperaturę, żeby stało się to szybciej. To już właściwie będzie koniec tego gotowania. I gotowe. Jak widzicie, jest to gęste. Wyłączam teraz ogrzewanie. Odstawiam na bok i jeszcze raz mieszam w galaretce. Ona się już pięknie rozpuściła i dolewam ją teraz do jabłek. Ta galaretka po dodaniu rozrzedziła jabłka, ale nie martwcie się, żelatyna spowoduje, że potem masa pięknie się będzie zachowywać już w samym cieście. Wszystko rozmieszane. No i teraz musi stygnąć. O ile biszkopt już jest tylko delikatnie ciepły, to jabłka są jeszcze zdecydowanie za ciepłe, żeby wyłożyć je na biszkopt. Natomiast ja chciałam Wam pokazać, jak wygląda takie ciasto po zamrożeniu. I tu przyniosłam takie dwa kawałki zamrożonego ciasta. Jak widzicie, ono jest zawinięte w taką folię spożywczą i ono jest całkowicie zamarznięte w tej chwili. Zobaczcie, to jest taka zamarznięta kostka. Tak Wam też radzę je mrozić. Możecie oczywiście w większych kawałkach, ale taki mały kawałek jest bardzo wygodny, bo wystarczy
że sobie go wyjmiecie, na przykład wieczorem i będzie się rozmrażał w lodówce, albo jak chcecie szybciej, to godzinę do dwóch, w zależności od tego, jaką macie temperaturę i w zamrażalniku, i w pomieszczeniu, wystarczy, że wyjmiecie i tak wygląda to ciasto po rozmrożeniu. Żeby nie być gołosłowną, zobaczcie, to jest ciasto, które ja teraz sobie, o widzicie, śmietana już jest miękka, przyłożę na talerzyk z tej folii. I zobaczcie, ciasto jest całkowicie rozmrożone, można je ukroić. Śmietana zachowała konsystencję, jabłka również, biszkopt jest sprężysty, jabłka kruche i chrupiące, a śmietana jest, uważam, rewelacyjna. Także jak widzicie, takie ciasto warto zrobić od razu w dużej blasze. Oczywiście możecie zrobić też takiej mniejszej blasze, ja tutaj mam taką malutką, ale myślę, że skoro się tak dobrze mrozi, to trzeba zrobić od razu dużą blachę, zamrozić, a potem sobie tylko wyjmować i zjadać. No to co, ja to wkładam z powrotem do zamrażalnika, no i muszę poczekać, aż jabłka wystygną. Stygnięcie jabłek trochę trwa, ale niestety muszą wystygnąć całkowicie i nie przyspieszajcie stygnięcia jabłek na przykład w lodówce. Dlaczego? Dlatego, że tam jest galaretka i ona zacznie tężeć i zacznie tężeć tak, że będziecie potem mieli kawałki tych jabłek, jak przełożycie, no chyba, że chcecie mieć takie fale Dunaju. Zobaczcie, jabłka zrobiły się już dosyć gęste, jak były ciepłe, to były bardziej rzadkie. No i teraz je po prostu przełożę na biszkopt. Jabłka równomiernie rozprowadzam na całym biszkopcie i wygładzam powierzchnię. Przyznaję, zapomniałam Wam powiedzieć, że do ubijania śmietany dodaję cukier. To znaczy, możecie go nie dodawać, ale myślę, że odrobinę naprawdę warto dać. Jest to oczywiście cukier puder. Jaką ilość? Śmietany mam 600 gramów. Ja dodaję, żeby to nie było za słodkie, około 10% wagi śmietany, czyli 60 gramów. Dlatego ja sobie odmierzę ten cukier, bo cukier, jeśli dodajecie do śmietany, warto jest wymieszać z takim właśnie śmietanfiksem czy śmietaneksem, bo wtedy łatwiej się to wszystko rozprowadza. No dobra, to ja odmierzę i od razu zmieszam. No to słuchajcie, ja już jestem gotowa do, albo i nie, o teraz jestem gotowa do ubijania śmietany. Śmietana naprawdę powinna być do ostatniej chwili w lodówce, bo wtedy lepiej się ubija. Śmietanę przelewam do pojemnika i zaczynam ubijanie. Jeśli tylko macie taką możliwość, to znaczy Wasz mikser na to pozwala, to zacznijcie od małych obrotów przez minutę bądź dwie. Potem te obroty stopniowo zwiększajcie, aż śmietana zrobi się gęsta. Nie musi być całkowicie sztywna. Pamiętajcie, że zbyt długie ubijanie śmietany, szczególnie nieschłodzonej, skończy się zrobieniem masła. Dlatego lepiej troszkę krócej ubijać, niż żeby ona była po prostu masłem. Teraz do takiej śmietany dodaję mieszankę cukru razem ze śmietanfiksem, wymieszaną razem ze śmietanfiksem bądź śmietaneksem, po to, żeby zastabilizować tę śmietanę. No i zobaczcie przy okazji, jak ona się zrobiła sztywna. Po wymieszaniu mikserem warto jeszcze poprawić na przykład taką szpatułką silikonową, żeby wszystko ze sobą dokładnie wymieszać. No niestety te końcówki miksera nie są takie idealne, jeśli chodzi o mieszanie. To ja teraz wyjmuję jabłecznik, który zaczyna mi tężeć, i przykładam na wierzch bitą śmietanę. I teraz równomiernie, podobnie jak jabłka, śmietanę rozkładam na jabłkach. Wyrównanie powierzchni śmietany nie będzie już takie łatwe, żeby ta powierzchnia była taka równa i gładka, jak była w przypadku jabłek. Jak widzicie, zawsze coś zostanie, zawsze gdzieś jest jakaś nierówność. Tu możecie sobie, nie wiem, posypać kakao, możecie posypać migdałami, orzechami, cynamonem, czym tylko chcecie.
albo możecie skorzystać z mojego sposobu na zamaskowanie nierówności. Zobaczcie, biorę sobie taką, no tu jeszcze trochę zostało, biorę sobie taką szpatułkę i robię nią takie wzorki, taki jeden właściwie wzorek. I to bardzo skutecznie, jak widzicie, maskuje wszelkie niedoskonałości i nierówności. No i co? I z powrotem do lodówki na minimum 2 godziny, żeby dobrze stężało. A lodówka się zamyka. Minęły prawie 2 godziny tego ostatniego oczekiwania na ciasto i ciasto wyjmuję z lodówki po to, żeby Wam oczywiście pokazać, jak ono wygląda finalnie po przekrojeniu, no i czy zastygło, czy stężało. No to zaczynam od wyjęcia ciasta, co nie będzie proste, bo jest dość duże, ale postaram się je przełożyć na deskę. Tu by mi się przydały jeszcze dwie ręce i chyba poproszę kogoś o pomoc. Ciasto łapię za rogi, cztery, dlatego cztery ręce i zobaczcie, przekładam na przykład na deskę. No i teraz słuchajcie, chwila prawdy, to znaczy tak naprawdę to ciasto jakby nie stężało, to już by się rozlało, bo papier by tego nie utrzymał. Ja zobaczcie, zdejmuję papier, no, on bardzo łatwo odchodzi. Zrobię to ze wszystkich stron. Ciasto, jak widzicie, trzyma kształt. Ono może ma tutaj troszeczkę inny kształt, ale pamiętajcie, że też taka była blacha. No to co? Kroję. A niech będzie w tym miejscu. Tu na chwilę zniknęłam, ale chcę wytrzeć nóż po to, żeby ciasto pięknie wyglądało. I teraz odkroję kostkę. A niech będzie, powiedzmy, tak. No to dobra, sprawdzamy. Proszę bardzo. Zobaczcie, jakie ciasto jest miękkie, a jednocześnie trzymające konsystencję, no i smaczne. A nawet bardzo smaczne. Ja się z Wami już żegnam, bo będę jeść, a nie będę jeść przy Was, bo Wam będzie przykro, dopóki sobie nie zrobicie takiego wspaniałego jabłecznika. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia. Jejku, jak ja go lubię. Mega. Jabłka z bitą śmietaną i z biszkoptem to jest mistrzostwo świata. Nie, kicia, tam jest już jeden smakołyk. Już nie, już drugi nie. Patrz tak na mnie. Tam jest smakołyk. Jeszcze go nie zjadłaś nawet do końca. Drugi się nie należy już. Nie, bo ty będziesz samymi smakołykami się żywić. A miska pełna.